Siemano! Cześć Poznań! Miło was zobaczyć znowu. Lubię do Poznania przyjechać. Co się tam zmieniło od ostatniego czasu, jak u was byłem? Wystąpiłem w 1 z 10. W końcu się udało. Tak, dziękuję za oklaski. Chyba wiecie, jak mi poszło. 4 pytania, 1 dobra odpowiedź. Także. Ale jakieś dziwne były te pytania, nie? Bo tam Tadeusz Sznuk się pyta, jak mówimy na syna twojego brata? Borys, ale czemu chcesz wiedzieć? Co się jeszcze zmieniło? Ja mieszkam już w Warszawie od 2 lat. Tam mieszkam. Mieszkam niestety sam. Ktoś tutaj mieszka sam na tej sali? Nie? Spokojnie, można się zgłaszać. To nie jest tak, że podniesiesz rękę, a ja podejdę. No już kurwa nie. Masz lokatora. Słabo jest mieszkać samemu. Ja może was dopytam, jak myślicie, ile mi zajęło, zanim zacząłem mówić do siebie? Jakby tak. Jak myślicie? Tydzień, dziękuję. To ci powiem, tak gdzieś od 5 do 6 sekund mniej więcej. Nie? Wbijam do mojego mieszkania, 19 metrów kwadratowych, także się kurwa udało. Rzucam torby, roztaczam ręką i no, czas na przemeblowanko! A to nie jest jeszcze takie smutne. Bo ja mieszkam sam i też kleję sam. O, jest... Ja wiem. O! Ci pili. Nie ma się czym chwalić, uwierz mi, ale... Każdy chyba wie, o co mi mniej więcej chodzi. Jak wiecie, wracaliście z takiej dobrej imprezy, tak już trochę tam wypiliście. Jak wracacie przez tacy zdrowo zrobieni, to tak jakbyście wracali przez taką XIX-wieczną irlandzką powieść. Tak. Dobry wieczór, panie żywopłocie. Dobry wieczór. O, ty kuble, kurwo, zdradziecka, a masz. Nie? I nagle w tym pięknym świecie widzisz światełko. Co to może być? A to, moi drodzy, monopolowy. Oh. A, wejdę, zobaczę, co mają, nie? Jakoś nigdy nie miałem pieczywa waza, skupię się. Więc kupuję jeszcze 2 lechy, akurat na dobry sen, wiem, o co chodzi. Obejrzę sobie do tego jakiś serial. Później nad ranem muszę drugi raz obejrzeć, bo za chuja nie pamiętam, co się działo. I wchodzę do mojego mieszkania, przypominam, 19 metrów kwadratowych. To jest, 19 metrów kwadratowych to jest taki dylemat, albo ty, albo pranie, nie? Więc przepisy BHP oficjalnie mi zakazują posiadania wieszaków. Więc muszę wieszać kurtkę na szafce. Wieszam ją i słyszę, że ta szafka na mnie leci. To ja zamiast jak normalny człowiek, nie wiem, tam odskoczyć, głowę schronić, to ja te 2 piwa, jak dzieci do siebie, nie? I ta szafka mnie przywala do brudnej podłogi. Pierwsza myśl mojego, ja w sumie kurwa wygodnie. Piwo mam, także sobie poradzę. Wy się śmiejecie, a ja byłem tak najebany, że jak się obudziłem, to szafka była w poszewce. Jak to musiało wyglądać? No, łapiesz szafkę za rogi, wkładasz się. Wiecie, tak jak mama uczyła, nie? Tylko ja już też muszę przestać pić, bo zaczynam mieć problemy żołądkowe, nie? W moim wieku już tak... No wiecie, jak to jest też, nie? Jak tam macie wyjść, ma być spokojnie. Dzisiaj tam sobie ustawiam limit, tylko 2 piwa. Limit nagle rośnie do 9. Ja mam jakiś kolega tam, no syn mi się urodził. Kiedy? 3 lata temu. Może być, no. Wracasz do domu, jakiś kebab tam podejrzany. Jeszcze ocet winny dopijesz, bo wino ma, nie? Nad ranem ta pierwsza wizyta w toalecie, no to nie jest wizyta z mamą pod rękę w lodziarni, tyle bo... No jest kurwa horror po prostu. Ale pamiętam, że wstaję czasem po tym, co tam dokonałem, patrzę na to i tak... Kurwa, to jest niemożliwe, że to wyszło z człowieka. Przecież to jest fioletowe. Ja zaczynam wierzyć, że ja nie mam odbytu, ja mam taki portal do piekła. Powiedziałem o tym, o tych moich problemach, o tym, że moja dupa produkuje dodatki do Diablo 3. No to przekazałem tę smutną informację mojemu dobremu koledze Jaszkowi Borkowskiemu. I on zawsze doradził, bo mówi, Zolew, jak ci nie wchodzi alkohol, proponuję narkotyki. Świetna rada, prosto od lekarza.
Tylko ja już nie zażywam, ja na przykład w ogóle nie palę marihuany kompletnie, bo ja po tym miałem paranoję, tak jak mówił Antek, nie? Na przykład jarałem z kolegami, miałem déjà vu, mówię im, ej chłopaki, mam déjà vu, a oni na to, no, mówiłeś już. Uważać, trzeba uważać. Ale to potrafi zniszczyć życie jaranie wbrew pozorom, naprawdę. Ja miałem dwóch takich kolegów, stanowczo za dużo palili. Jeden to palił jak smok, tam wioski, rycerzy. Nie, ale jarali za dużo, nie? I zbliżała się komisja wojskowa, jeden tam podbija do drugiego i słuchaj, muszę dostać kategorię A, więc musimy być spokojni, nie? Musimy się uspokoić, musimy ogarniać temat, musimy być spokojni. Ten mówi, ziomek, będziemy mega spokojni, mam zajebisty sposób na uspokojenie. W ramach uspokojenia pierdoleni po 5 wiader. Także byli bardzo spokojni. No i przyszli na tę komisję tutaj. Może koleżance też wytłumaczę, nie wiem, czy byłaś kiedyś na komisji wojskowej, ale to jest ogólnie taka instytucja. Wchodzisz, nie? I lekarz cię łapie za jądra. I jak kaszniesz, to jesteś gotowy do obrony ojczyzny. To się często na wojnie zdarza, wbrew pozorom. Wróg cię łapie, nie? I tam, gdzie jest fabryka granatów? A tu... Kurwa, biały orzeł zapierdala. Tak jest. Swoją drogą, czy kiedyś tak wykryto coś w ten sposób? Złapał lekarz typa, proszę kasznąć. Mam złe wieści, ma pan próchnicę. Podbija tych dwóch kolegów, wchodzą tam już na tą komisję. Lekarz do jednego, do drugiego podbija też. I zadaje mu bardzo proste pytanie. Przepraszam, czy zażywał pan narkotyki? Na co on? Dzisiaj? Nie, nie dzisiaj, nie. W ogóle. A, w ogóle to nie. Teraz nas bronią także. Dlatego ja wolę raczej mocniejsze narkotyki. Na przykład lubię sobie zażyć tabletkę gwałtu, włączyć TV Mago i zobaczyć, co zamówię. Halo? Dwa. Także jak ktoś chce klasyczne pasy Sauna Solution, to jest... Ja nie namawiam do zażywania narkotyków, szczególnie do jednego, tego nigdy nie bierzcie. Nie bierzcie heroiny, nie? Bo to słabo jest. Jak bierzesz heroinę, to wtedy przychodzi do ciebie wróżka heroinuszka i ona działa w ten sposób, że zabiera i ząbki, i pieniążki. Pani tu oklaski? Też oklaski? Dzięki. Dobrze wiedzieć, że ktoś z Jeżyc przyszedł. Jest tam spoko? Byłem tam kiedyś, widziałem, jak burmistrz dzielnicy szedł, kurwa, może. Ale ty nie masz co się śmiać, on przez wysoki śnieg musi iść. Jeżeli chodzi o narkotyki, to z tym was też zostawię. Jak macie okazję, to bierzcie tylko jeden z nich. To moim zdaniem jest najlepszy. LSD, kwas, zajebiste. Tylko taka rada dla was, początkujący kwasiarze. Otóż nigdy nie bierzcie kwasa dzień przed Wigilią. To jest kiepski motyw, jak tam po prostu wpierdasz. Światełka są też. Widzisz, nie? Patrzysz, widzisz, jest twój brat, twój bratanek. Mówisz, ej, wy się znacie w ogóle? Tańczysz z choinką, kurwa. Matka od razu wie, więc tam, spokój się! Spokój się, co ty uprawiasz? Weź coś babci pożycz. Życzę ci, babciu, żeby ci twarz przestała zapierdalać. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam.